pory jest Jego łaską. To, że tutaj nawet stoję i mówię, to też jest wielka Jego łaska. Ja przez 18 lat nie byłem obojętny. Ja byłem wojującym ateistą. Ja nienawidziłem Kościoła, nienawidziłem księży. Drażniły mnie dziewczyny katoliczki, bo było z nimi dużo trudniej. No tak, i szedłem w używki, w alkohol, w narkotyki, w kobiety, w seks. I gdzieś się w tym kompletnie pogubiłem. Mogę powiedzieć, że byłem nawet, teraz takie mam rozeznanie, że byłem zniewolony, mocno byłem zniewolony demonicznie. Może nie opętany, ale zniewolony na pewno. Dopiero zdarzyła się jedna rzecz, która spowodowała to, że Jezus znowu zagościł w moim życiu, ale że zagościł już tak na 100%. Mianowicie na jednym z meetingów alkoholowych powiedziałem jedno zdanie. Powiedziałem: Jezusie Chrystusie, jeżeli naprawdę istniejesz, to mi pomóż, bo już sobie nie radzę. I w tym momencie poczułem, jakby mi ktoś pochodnie przyłożył do serca. Ja mówię: Pan Jezus dotknął po prostu. Dotknął mojego serca.